11 października, wtorek, dzisiaj o czystości wewnętrznej. Łukasza 11, wersety od 37 do 41. Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz widząc to wyraził zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. Na to Pan rzekł do niego właśnie, wy faryzeusze, Dbacie o czystość zewnętrznej strony kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości. Nierozumni. Czy Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz na ją można, a zaraz wszystko będzie dla was czyste. Ten, kto skupia się na zewnętrznych problemach, najczęściej boi się sam spojrzeć w głąb, Siebie. Odsłonięcie własnego serca mocno kosztuje, ale pomaga stanąć w prawdzie i w konsekwencji zacząć patrzeć czystymi oczyma. Pragniesz właśnie takiego czystego spojrzenia? Pragniesz wyzbyć się tego wszystkiego, co jest nieczyste w Twoim wnętrzu? Poproś o to Ducha Świętego. Serce czyste szuka dobra. To bardzo często też widać w kontaktach z osobami, które na przykład sieją jakiś taki jad. To często są biedne osoby, ponieważ mają niepoukładane wnętrze, może mają jakiś żal, pretensje, brak przebaczenia. Dzisiaj pomódlmy się za takie osoby. Duchu Święty, przyjdź do takich osób, które mają w sobie żal, mają w sobie frustracje, może są nawet obrażone na ciebie. Dotyka ich serc, spraw, żeby mieli taki moment w swoim życiu przełomowy, gdzie zobaczą ile tego jadu mają w sobie, tego brudu. Prosimy dla tych osób o takie przełomowe momenty, kiedy pozwolą tobie wejść i zrobić porządek. Przyjdź Duchu Święty i Niech ich serca staną się sercami czystymi. Proszę też o to wszystko dla nas, bo przecież każdy z nas ma coś do poukładania. Jedni więcej, drudzy mniej, ale zawsze. Proszę Cię, Duchu Święty, o to dla każdego. Amen. Czyste serce szuka dobra. Pomyśl o tym dzisiaj. Pomyśl o tym dzisiaj i Odsłoń własne serce przed Bogiem. Dobrego Błogosławionego dnia.